Jakby wszystkie były takie, to byłbym zadowolony. Tak jak mówiłem, robimy zabieg kalboronem z Boran Wapnia z aminokwasami. Idą zwierzęce, bo więcej jest azotu w nich organicznego. A przy borówce nie ma problemu, czy to roślinny, czy zwierzęcy. Trzeba pomału sypać ten kalboron, bo jak się więcej sypie, no to od razu się nie chce rozpuszczać, tak jak mąka, tak? Trudno jest rozpuścić od razu cały kilogram małej ilości wody. Jak się dosypuje na wodę, to takiego problemu nie ma. Paweł tam wymieniał, że są problemy z rozpuszczalnością. Ja go stosuję już trzeci sezon. Na początku idzie mrówczan kagrin, a potem idzie boran. Ja nie mam tu problemu z tym boranem. Delikatnie sypujemy. Teraz zobaczymy, co by zostało. To jest trudno, jak się robi jedną ręką. Ale zobaczymy, damy wodę. Ucieka nam, rozwadnia się pod wodą. Jakbym więcej wody wpuścił, ale jak to jest tak, jak się nagrywa i chce się... Zostanie w koszu trochę, to podczas jazdy go rozpuści. Nie ma czasu, bo on zaraz będzie. Na koniec zawsze podaję aminokwasy, żeby nie związały boranu razem z tym. I taką mieszaniną dzisiaj będziemy robili. Dzisiaj niecałe 2 hektary. Daje, no to 2 hektary, daje 5 kg boranu i 5 aminokwasów. Daje 5 z tego względu, że uważam, że mało jest azotu w glebie w tej chwili po tych deszczach. No i trzeba trochę zadbać o zasilenie, tak? No, że najwięcej jest zwierzęcych azotu, stąd organicznego, stąd daje w ten sposób tego grilla. I jak mówiłem, jest tam niewiele takich rzeczy. Pójdą za mało wody, bo trzeba to nagrywać, to pokazywać, to czyta jeden. Do zobaczenia na pod. Chwila prawdy. Zobaczymy, jak to jest. A, wszystko spienione, nie będę podnosił. Chociaż... No, czyściutko jest. Jeszcze siutko chodzi, zmieszadło. Ładnie się rozpuściło. Idziemy pryskać. Witam. Mamy dzisiaj 7 lipca. Jesteśmy w borówkach. Paweł mówi, zrób jakiś komunikat z borówki, jak sytuacja na plantacji borówek wygląda, kiedy zbiór. No na zbiór jeszcze trochę poczekamy. A tutaj jesteśmy w Chandlerze, 4 rok po posadzeniu. Z Chandlerem w tym roku jest różnie. Przemarz dosyć mocno, tu u mnie nie jest najgorzej, akurat w tym miejscu uważam, że jest dobrze, oby nam się grat nie przydarzył, a powiem, że grat był. Widać tutaj uszkodzenia, niektóre dosyć mocno ściechane. No, na borówce jeszcze tego tak mocno nie widać, chociaż się znajdują. Przez te deszcze widać niedobór składników. Niestety wszystko nam wypłukało poza system, dostępność systemu korzeniowego. No i trzeba tak, to teraz roślina sama wycofuje z młodych przyrostów do owoców, skupia się na wydawaniu plonu. Na innych krzakach tak to wygląda. Uważam, że nie jest źle, chociaż w tym roku na pewno będzie trudniej osiągnąć rozmiary owoców, te co w ubiegłym sezonie, z tego względu, że rośliny bardzo długo kwitły. Tak naprawdę zakończyły kwitnienie gdzieś w pierwszym tygodniu
czerwca, jeszcze u mnie kwitły, robiłem zabiegi fungicydowe, stąd ochrona fungicydowa w tym roku w Borówce była dosyć kosztowna, bo tych zabiegów trzeba było wykonać sporo. Krzefarz się położył. Dzisiaj wykonujemy zabieg kalboronem z NutriGreenem. Jak będę wlewał do beczki, to pokażę, dlaczego tym robię. No dlatego, że robiłem program Expando, zrobiłem już 3 razy mrówczanem wapnia Calgreenem. Teraz jest, jak gdyby było wykorzystane 3 zabiegi Expando, 3 zabiegi mrówczanem, a teraz jak co roku stosuję boran wapnia. Tutaj na sam koniec zwykle robiłem 2 zabiegi mrówczanem, 2 zabiegi boranem, kalboronem. W tym roku uważam, że deszcze tak często przepadują. Te rośliny może są zbyt słabo jeszcze wycięte, powinny być mocniej wycięte, więc są, no, zdarzają się tygodnie, że stoi cały dzień w wodzie. No, jeżeli tak się mi trafi, to podczas zbiorów, to obawiam się, że jeżeli będzie tak stała w wodzie, no to niestety będzie pękała, tak? Będą straty. Więc uważam, że tego wapnia trzeba dostarczyć jak najwięcej. Tu jakie ładne przyrosty, ale pusto. No także dzisiaj idzie i do tego daję NutriGreen aminokwasy zwierzęce. Dlaczego zwierzęce? Normalnie robiłem już roślinnymi. Tu powinno być przycięte, bo bezliście drobne. Dlaczego zwierzęce? Ano dlatego, że one sobie mają najwięcej azotu. No i ten azot chciałbym tutaj jak najszybciej dostarczać, tak, uzupełnić. O proszę, powój. Dzikie sobie to najszybciej radzi. Ktoś nie zauważy, że podczas tego już jak oplatło roślinę. Proszę, jak jest, oj się umie. Do góry następne chwasty, to jest problem jednak w tej borówce, ciągle trzeba z tym walczyć, dziadostwem. Dawkę jaką daję, to daję na 2 hektary 5 litrów NutriGreena i 5 kg kalboronu. No i co? Oby nas grat nie spotkał, truskawki się zmarnowały w tym roku, zobaczymy co będzie z borówkami. Na razie co każdy ma nadzieję, wydajemy, tak, próbujemy ratować te plony, żeby były duże, ładne. A kto od nas będzie je chciał kupić? Nie wiadomo. Zobaczymy. Tak to wygląda na ten moment. Jest, także jest z tego co pompować. Kolokwialnie mówiąc. No, zobaczymy jaki będzie zbiór. I co z tego nam wyjdzie. Generalnie na borówkę rok nie jest w tym roku dobry, no bo rośliny bardzo mocno ucierpiały. Tu jest Elizabeth, no też proszę zobacz jaka drobna, powinna być wycięta, mało listnienia. Ale wszystkiego człowiek nie dojrzy, tak. Jest i tak, i tak. No tu jest dobrze, tak, tak jakby było wszędzie, tu jest dobrze. Zobaczymy jak nam to urośnie dalej. Na razie nie jest źle. Myślę, że jakieś 3 tygodnie to trzeba co najmniej czekać, żeby coś z tego było. No spody tutaj jeszcze jest aż za dużo. Trzeba coś z tym robić, żeby to rosło. Myślę, że jeszcze pójdą. No jeden zabieg dodatkowo jeszcze na pewno zrobię boranem i aminokwasami, a może 2. Zobaczę ile będzie deszczy, tak, no bo jak wiadomo jak będzie padało, zmywało, no to trzeba tych zabiegów wykonać więcej. U sąsiada obok, na jabłkach, takie są uszkodzenia gradowe. Także z gradem jabłka się widziały, można powiedzieć, że sezon pozamiatany. Ciężko wyprodukować, co roku coraz trudniej. Myślę, że tunele, uprawy jagodowe, będzie wzrastała produkcja pod osłonami. No wszyscy nie możemy produkować, ale pod osłonami, bo też ta produkcja stanie się nieopłacalna, ale z tego co wiem, słyszę, że zainteresowanie uprawami jagodowymi pod tunelami jest z roku na rok coraz większe, bo to gwarantuje jakieś nam bezpieczeństwo wyprodukowania. Nie gwarantuje ceny, chociaż na razie cena z uprawy tunelowej jest o wiele lepsza, ale koszty też są niezmiernie wysokie założenia takiej plantacji. No i sposób specjalistyczny prowadzenia, tak?